Witam Was serdecznie w kolejnym Progress League. Dzisiaj sobie zagramy dwójki i spróbujemy przebić moją rekordową barierę, czyli 1700 MMR. No dobra, chyba było szybkie cięcie. Gramy z bardzo specyficznymi MMR-ami w Enemy. No i jak możecie zauważyć, dzisiaj mamy tu nowe malowanie, co dodali. Możecie ocenić, jak Wam się podoba. Generalnie słyszałem, że zbiera dobre opinie. Oczywiście ja mam z Bucket Moda, żeby przeoszczędzić. Okej. Okay. Ciekawe, czy to faktycznie Ziomek sobie gra z C3 w teamie, czy jakiś buścik. Ale z tego co mi się wydaje, to chyba faktycznie, ponieważ jakieś tak dużo miejsca jest. Na dzisiejszym odcinku, jak wygramy oba spotkania, to tak jak już wcześniej powiedziałem, uda nam się przebić moją rekordową barierę MMR-ów. Okej. Okay. Walmy to i dobrze, że jesteśmy zniszczeni, będziemy w obronie. O! Snow. Wywalmy to jakkolwiek. Podoba mi się, że mają takie same niki, to nie rozróżniam ich. Musimy zobaczyć, czy Dominus, czy tym drugi jest lepszy. Okej. Okay. Jeszcze auta powinni mieć takie same bracia. W każdym razie, dobra, już może zacznę komentować normalnie. Okej. Okay. O! Ładnie zmieścił, nie spodziewałem się. Aha. No to już wiemy, co to za C3. To się powyjaśniało. Tutaj nabijają MMR-y swojemu koledze. Ale my nie praktykujemy takich rzeczy, dobra. Followuję. Trzeba zawsze followować. Nie, no to przez, jeszcze przez tą parówę nie uda się mieć MMR-ów. Dobra. Musimy dzisiaj robić na odcineczku. Dwie łatwe wygrane. Dobra, ciśnij po trzymaczku. Idealnie. O! Nice one. Black Cry to jednak jest kozak. Porobił sam dwóch. Nic nie musiałem robić. Dobra, jadę. O, kick-off wygrany. On nasz nadjeżdża tutaj, ale dajmy mu na środek. Żeby sobie mógł łatwo uderzyć. Chociaż chyba, że nie chce. Ci coś tu tylko budują. Oni sobie kombinują. Ja jednego zdemuję. Okej. Okay. Chyba Dominus strzeli tą ładą. Nie, a kto jakiś. Nie, no nie zwróciłem uwagi, który strzelił tą ładą bramkę. O. Dobra. Nasz przeciwnik, w sensie teammate, trochę skrócił dziwnie. A nie wiem, nie spodziewał się chyba. Dobra. No jadę. Kick-off. No, do niego zagrałem, także no, mamy 10. Tutaj nie mamy boosta. Ustawmy się. O! Dajmy na lewo, a nie ma tam naszego, dobra. Myślałem, że tam zostanie, cokolwiek się myliłem. Dobra, podjedźmy. O, znowu nasz teammate kieruje. Przynajmniej w ataku. No, ten Dominus mi trochę oddał piłkę, a ten w sumie, nie wiem, strasznie dziwnie grają ci przeciwnicy. Ten jeden mega mocny jest mechanicznie, aczkolwiek... O! No i znowu, strasznie słaby kick-off naszego. No to są takie elementy, kick-offy i rotacja, co wizualnie nie widać u zawodnika, że mogą być słabe. Aczkolwiek jak się gra z kimś takim, no to się to dużo bardziej dostrzega. No to co z tego, że gościu naprawdę nie popełni żadnego mechanicznego błędu w meczu, jak potem po prostu odwali złego kick-offa, przez co tracimy bramkę w 3 sekundy i to niby się mówi, że no peszek i tak dalej, a to w zasadzie naprawdę jest poważny błąd. Że tam przez to dużo ludzi jest po prostu w zaniżonych rangach, teoretycznie. No, na ten niech se lata. To jest jakiś kozak. Okej. Okay. Dobra. Ja się tutaj wrócę za niego. Okej. Okay. Nie wiem, kurde, strasznie szybki jest rzek. Może przez to, że przed chwilą zupełnie inny game odgrałem, ale jakoś tak mi się nie wydaje. Dobra, leci full focus.
followuję od prawej. Tak zawsze lubię followować w stronę, z której gościu wyjeżdża, ponieważ wydaje mi się, że wtedy jest jakoś łatwiej. No, może mi gdzie indziej to uderzyć. Wróćmy się za plecy. Dajmy to do niego. Dobra, zacznę. Szybko zawrót, challenge. Nasz powinien to wywalić. Dobra. Niech sobie powalczy chłopak. O, ładne podanie zrobił. Ej, to pasmo napiszmy. Nie wiem, w ataku jest naprawdę bardzo dobry, ale... Nie wiem, mam wrażenie, że za dużo kursów obrony to on nie przychodził. Zagraliśmy do naszego teraz bardziej. No, na dwójkach to w zasadzie częściej przegrany kick-off jest wygrany. W zasadzie taki paradoks. W sensie, no, trzeba do swojego teammate'a zagrywać. Okej. Okay. O, niepotrzebnie podskoczyłem. To był misclick. Także... No. Nie miałem takiego zamiaru. Tutaj nie mam boosta, to go postraszmy, żeby tam się powylewał. Znaczy, to powinien na luziku zaraz powybijać. O, o! Nie wiem, co on robi. Okej. Okay. Strzela, 4-4, no trochę nas w ataku faktycznie kieruje ten Black Cry, ale drużyna musi się dopełniać. Czy jakieś takie hasła głosił. A on ich dalej ciśnie tam. Naprawdę, nie wiem, czemu ma służyć takie kierowanie siebie wzajemne. Dobra, nasz powinien mieć... Aha, dobra, odpuścił. Ups. On to już weźmie. Oczywiście. Walmy tak, żeby nic nie mogli zrobić. I nasz może walnie to. O! Dobra, zostawmy to już. Wróćmy się, żeby na pewno nie strzelili. Znowu followuję od lewej. O kurczę, co się z kamerą stało. A, jego kick-offy oraz zachowanie w obronie pozostawia wiele do życzenia. Ja no nawet sobie z tego na stówy nie zdaję sprawy, że przez te jego kick-offy oraz dziwne zachowania jest tam, gdzie jest. To naprawdę super w ataku wszystkich mija i tak dalej, ale no, niestety nie tylko z tego się składa giereczka. Żyjemy? Wybił to pięknie. Okej. Okay. No... Zdąży, okej. Okay. My się wróćmy. Musimy zostać w bramie. Nie mamy zupełnie boosta. Dobra, on to wybił. W sumie zbejtowałem przeciwnika tym moim niepozornym zagraniem. Bywamy nieprzyjemnie, żeby nic z tego nie mogli strzelić od razu. Tutaj, nie wiem, słabo gram generalnie teraz. Coś mi nie idzie. Palmy, aż to powinien mieć na luziku. Oj, chyba że na demo, dobrze, że nie trafił. Okej, okay. Podajmy do naszego, że zmieści. O, dobra. Teraz pozwólmy, dajmy naszemu czas się ogarnąć. Tego jednego możemy łatwo minąć. Może zdąży. Za bardzo, mogliśmy bardziej za plecy dać. Jakbym mu dał za plecy bardziej piłkę, to by nie miał szans do niej. Dajmy do naszego teammate'a. Nie trafił w bramkę, ale dalej mamy dobrą okazję. Dobra, ja podskaczę, daję do na środek. Poleciał, nie ufał. Słusznie, na dwójkach się tak nie powinien znowu trwać, ale... No, chyba, że się nadrabia wynik. A my nie nadrabiamy. Dam do naszego? Nie, naprawdę. O, on nie miał boosta. No to unlucky, no to co, cięcie do kolejnego spotkania, dzisiaj 1700 akurat nie będzie wbite. No dobra, drugie lobby były trafione, tym razem nieco niższe i standardowo followuje od strony tego, co jedzie. Trochę mnie zbaitował mate, bo nie wiem po co za tym jechał, przez to ja nie chciałem od razu challenge'ować. No, nie wiem, po co skakam się wracać, to ja bym tam wyjechał na spokojnie.
No mogłem się oczywiście inaczej zachować, ale no naprawdę strasznie dziwnie się zachował ziomek. Powinien od razu skracać do obrawy, albo to przyblokować. W zasadzie mnie zbejtował. Okej. Okay. Chciałem zdemować, ale nie pykło. Też przestraszony przynajmniej byli. Okej. Okay. Czy mnie będzie bumpował. Dobra. Podbite. Zbierz mi tutaj pusty i szybko wracamy. Dobra, tu się wylałem. Skupienia brakuje. Tracimy bramkę. Zobaczmy. No ja tam powinienem wybić przede wszystkim, a tutaj... A nie wiem, czy już mógł coś lepiej zrobić. Trzeba się skupić na sobie. Weźmy mu piłkę. Przejął. Uderzył. No zmieściliśmy, w sensie no, przyblokować. No nie! Jakbyście byli teraz na miejscu mojego teammate'a, to po prostu się wracajcie. Ja nie wiem, co on... A chciałbym pewnie, myślał, że ma tą piłkę, ale... To jedynkowe doświadczenie zabrakło. Zbieramy boosta. Poważnie? Nie, on skacze. Bez sensu, że skakał, zrobił taki w zasadzie bezużyteczny touch, przez co ja nie mogłem jechać. Ale strzelamy brameczkę. Jest 3-1, ja myślałem, że jest 2-1 dla nich. Także my naprawdę musimy się teraz spiąć, żeby wygrać. Dobra, jedź typie. Musimy spiąć po ślady. O, nieważne. Nie, on strasznie lubi skakać jako ostatni w jakiś taki moment, żeby się nikt z nas nie mógł wrócić. Teraz jakimś cudem tamci tak się wolno zabrali, że akurat zdążyłem, ale... Powinna być bramka dla nich. No nie, no generalnie nie, nasz nie powinien skakać do tej piłki. Jako ostatni. No on generalnie skacze jak... Nawet. No nie, bumpnęli nas, nie zdążymy. Zbierzemy to i... Zaraz na jest. No co ty robisz? No i znowu nie mogę skakać, no bo nasz teammate... Odwalił. Już to take the shot. No to jest właśnie ten ziomek, co nie... dobra. W każdym razie nie bądźcie jak ten żarty. Chyba, że w takich sytuacjach jak podanie. Bo on zupełnie... po prostu rotuje. Nie w moim stylu, może to jest na jakiś sposób dobre. Dobra, będę followował od prawej. Okej, okay. To trafi, nie trafi, trafi. No ziomek znowu zamiast się cofnąć, to ryzykowny challenge zrobił. Którego ja mogłem bezpiecznie podjechać. O, i zabrał się miasta. Chciałem. Dobra, niech on podleci. Okej. Okay. Zobaczymy, czy nam poda, czy co. Co to się stanie? On pewnie będzie challenge'owo zamysł. Coś tam właśnie. Okej. Okay. Dajmy mu piłkę. Nie był to dobry pomysł. Jeszcze brakowało, żeby właśnie się wywalił całkowicie. Dobra, Tobi. Nie trafiłem. O, zostawił nam bez tego, chyba nie. Dobra, zbierzmy szybko tego. Wróćmy się na bramę. Czy on już pojechał na dumpy. No tutaj muszę unikać tego najpierw. Mocno. Stawimy. I walnijmy jak najmocniej w bramę. 3-3. Okej. Okay. Widziałem od razu, że tamci będą mieli nieporozumienie, bo... Nie wiem, od razu tak zauważyłem, że ten będzie myślał, że ten po tą piłkę poleci. No to stwierdziłem, że lecę na pełnej. Nie wiem, może też to widzieliście. W zasadzie ciężko mi powiedzieć, po czym to tak dostrzegłem najbardziej. O, ładny bump naszego ziomka.
A, nie zdążyliśmy podbić, szkoda. Walimy mocno w bramę. I jest, proszę bardzo, czwarta bramka. W zasadzie ten strzał był idealny. Ale dobrze siadło. Nawet jakby nie weszło, to by się jakoś fajnie odbiło, jakby byli w słabej sytuacji, ale... No, weszło, to nie trzeba już gdybać. Mam dyska, ale... Polecę. Chociaż może też strasznie ryzykownie, że tam został. No, prawdopodobnie mógł wiedzieć, że... Jak ze środka z follow-up byłem, to za dużo boosta nie będę miał. To jak najszybciej challenge'ujmy. No, zabierzemy wyścika i cofamy. O, ten dobry challenge. Wycofał nam. Możemy jakoś dać na poprzeczkę. I on to kończy. Dobra. No trochę chaotycznie zagraliśmy to spotkanie. Ale chyba się już trochę zrozumieliśmy nasze rotacje. O, no i proszę bardzo, wygrana. GG. Trochę nas przeprosił, no ale... No nie wiem, ja może z waszej perspektywy tak jakoś dziwnie mówiłem, w sensie, że dziwnie, że się na niego nie denerwowałem, aczkolwiek... no, faktycznie moimi oczami, w sensie... Ja nie mówię, że to jest na 100% źle, ale wydaje mi się po prostu, że on robił bardzo głupie decyzje, przez co... Mogliśmy głupio ten mecz przegrać, no i w sumie przegrywaliśmy 0-3, ale najważniejsze to, że nikt nie dał forfighta, że nikt się nie poddał. Zawsze trzeba grać do końca, no i dowieźliśmy w zasadzie to nawet w trakcie gry nie wyglądało jak comeback. Mimo, że wróciliśmy z 0-3 na 5-3, to nie było, w zasadzie nie odczuwałem tego jako comeback. Po prostu strzelaliśmy bramkę za bramką. No i to by było chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnym razem postaramy się już wbić 1700 MMR-ów. Nie wiem, czy nawet tego nie zarobię poza odcinkami. Nie no, postaram się ten mecz od 1700, żeby nagrać. No i możecie też napisać, czy chcecie, żebym w końcu z kimś grał te dwójki, czy ciągle, żebym solo cisnął. A w sumie ja mi się dobrze gra solo dwójki, ale jak będziecie chcieli, żebym z kimś je nagrał, czy tam kimś konkretnym, to możecie dać znać. I ja myślę, że to na pewno rozważę. No i już bez przedłużania, miłego dnia, zachęcam do zostawienia łapki. Hello, hello.